Pracodawcy RP, Ministerstwo Rozwoju i Superbiznes postanowili połączyć siły i wynaleźć wszystkie wadliwe przepisy, z którymi przedsiębiorcy w Polsce mają ogromne problemy. Zrobili to po to, żeby znaleźć rozwiązanie i pokazać, gdzie można sytuację naprawić. I o tym dzisiaj z moimi gośćmi, pan redaktor Hubert Biskupski, Superbiznes. Dzień dobry, witam serdecznie. I Arkadiusz Pączka, pracodawcy RP. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Panowie, gdybyśmy mieli wskazać taki największy kamień u szyi przedsiębiorców w Polsce, to co by to było? To dużo rzeczy musielibyśmy wskazywać. To wystarczy spojrzeć na te rankingi przygotowywane na przykład przez Bank Światowy, ten Doing Business. Jest kilka rzeczy. To jest kwestia liczby podatków, to jest kwestia wysokości tych podatków, to jest kwestia liczby aktów prawnych uchwalanych rocznie, to jest niestabilność prawna, to jest wciąż, mimo wielu zmian, negatywne podejście urzędników, nie bójmy się tego słowa, wrogie podejście urzędników do działalności gospodarczej i do przedsiębiorców, a więc tych obszarów takich niekorzystnych dla rozwoju przedsiębiorczości wciąż jest bardzo dużo. Natomiast my, ruszając z naszą akcją, o której pani wspomniała, chcieliśmy znaleźć te przepisy, o których ani ja, ani urzędnicy, ani państwo nie macie pojęcia, nie mamy pojęcia, ponieważ nie prowadzimy działalności gospodarczej. Natomiast ktoś, kto taką działalność gospodarczą prowadzi, dzień w dzień czy tydzień w tydzień boryka się z takimi absurdalnymi przepisami, które mogły zostać uchwalone lata temu. Naszym widzom, na czym ta akcja polega? Zamieściliśmy i w Superbiznesie, i cały czas na stronie internetowej superbiz.pl wiszą specjalne ankiety skierowane właśnie do osób, które prowadzą działalność gospodarczą, mające na celu, żeby te osoby wskazały konkretny przepis, a jeżeli nie wiedzą, jaki to jest przepis, to żeby opisały problem, z jakim się borykają. I taką ankietę nam odesłały. My te ankiety zbierzemy i wspólnie z państwem przekażemy Ministerstwu Rozwoju, które jest jednym ze współorganizatorów tej akcji, po to, żeby, mając nadzieję, udało się te problemy rozwiązać i dokonać nowelizacji aktów prawnych, ewentualnie całkowitej anihilacji niektórych przepisów, bo i tak może być. Panie dyrektorze, a pana zdaniem, co z tych ankiet wyniknie? Bardzo ciekawy obraz polskiej rzeczywistości prawnej i legislacyjnej, a także prowadzenia biznesu w Polsce. O tyle to jest ciekawe, że to nie jest tworzone przez ekspertów, na przykład czarna lista, czy biała lista, czy raport, czy biała księga, ale to będzie rzeczywisty wkład od ludzi prowadzących biznes w Polsce. Takich przykładów już praktycznych, i to będzie od kwestii uzyskania pozwolenia na przybudówkę w przedszkolu, czy rozszerzenie usług, po nie wiem, po jakieś szkolenia, których w Polsce trzeba przebyć ileś tam, żeby uzyskać uprawnienia na obsługę koparki bądź rozszerzyć te uprawnienia. To są, będą, mam nadzieję, będą takie klasyczne przykłady, gdzie później pozwoli Ministerstwo Rozwoju na ewentualną zmianę przepisów prawnych. To do tej pory przedsiębiorcy nie byli wysłuchiwani? Nie mieli takiej szansy? Był dialog, był jak najbardziej. Są, tak jak pan redaktor powiedział, te badania. My także prowadziliśmy badania w pracodawcach. I to się powiela z tym, co są w światowych tych wynikach doing business. No, prawo podatkowe, to palma pierwszeństwa, ewidentnie. Prawo pracy, prawo zamówień publicznych, czy obszar związany z inwestycją budowlaną. Tylko to są obszary, o których my wszyscy wiemy. Obszary zdiagnozowane, gdzie największe są problemy w zakresie systemu stanowienia prawa czy interpretacji. Natomiast nasza akcja jest o tyle ciekawa, że ona będzie już sensu stricte, mam nadzieję, pokazywała konkretne przykłady. Gdzie my z tymi konkretnymi przykładami pójdziemy do Ministerstwa Rozwoju, które będzie odpowiadało, a tym bardziej ja dodam, że został powołany zespół do spraw odbiurokratyzowania gospodarki i deregulacyjny, który, mam nadzieję, weźmie to na warsztat i będzie przygotowywał już projekty
nowelizacji przepisów. Ale powstaje kolejny zespół, który będzie już powstał zespół przy ministrze rozwoju. Biurokratyzm. I powstał zespół przy ministrze rozwoju, który będzie się zajmował szeroko rozumianą deregulacją gospodarki. I ja mam nadzieję, było już pierwsze posiedzenie, że ta zakończenie tej akcji pozwoli już temu zespołowi dostać pewien pakiet przepisów, case'ów, zmian, które będą później podstawą do ewentualnej zmian w przepisach prawnych, inicjatywy legislacyjnej. A jaki jest odzew ze strony przedsiębiorców? Bo akcja trwa, jeszcze nie jest zamknięta. Nie, akcja dopiero ruszyła tak naprawdę i te ankiety wpływają. Jeżeli chodzi o te internetowe, no to wiadomo, że tutaj odzew jest niemal natychmiastowy, bo wystarczy kliknąć i wysłać. Jeżeli chodzi o te papierowe, no to one dopiero spływają. Jest ich już tam kilkadziesiąt. Powiem szczerze, że nie analizowałem jeszcze tego, o czym ci przedsiębiorcy nas komunikują. Jak zakończymy akcję, to sobie usiądziemy i spojrzymy. Bo to, o czym Pan wspomniał, jakby obszary są oczywiście zdiagnozowane, do tego jeszcze można dorzucić sądownictwo, bo to jest ten obszar, na który się wskazuje tę przywlekłość postępowań sądowych i generalnie wszyscy to wiedzą, wszyscy, mówiąc brzydko, przy tym majstrują, prawda, bo co przychodzi nowy minister sprawiedliwości, czy minister gospodarki, a teraz minister rozwoju, próbuje ten problem rozwikłać. Tylko to są te potężne obszary. Natomiast nam zależy na znalezieniu przepisów, które nie wymagają zmiany całego ustroju gospodarczego. To jest czasami prosta nowelizacja, a nawet nie wymaga w niektórych sytuacjach angażowania w to parlamentu, to może być kwestia tylko i wyłącznie rozporządzenia tego czy innego ministra, czyli ten akt niższej rangi, który można przeprowadzić dużo, dużo szybciej i dużo prościej. A dlaczego my cały czas nowelizujemy prawo, wprowadzamy poprawki i poprawiamy? Czy nie dałoby się w pewnych obszarach napisać ustawy od nowa, zupełnie ją zmienić? To jest odwieczny dylemat w naszym systemie prawnym. To z tego, co pamiętam, ustawa chyba VAT-owska była nowelizowana około 100 ileś razy, tak? Jak się przedsiębiorcy mają w tym odnaleźć? Ustawa o zamówieniach publicznych. To jest zazwyczaj ten problem, który obowiązuje w polskim systemie prawnym. Dylemat, czy pisać prawo od nowa, czy kolejna nowelizacja. To wynika z szeregu niekonsekwencji naszej w systemie administracji, bo tak naprawdę przykład, kodeks pracy jest regulacją, która jest z 1974 roku, tak więc można powiedzieć, że on już na dzisiaj nie przystaje do realiów gospodarczych. Są kolejne nowelizacje, ale jak wiemy, pani premier ma powołać komisję kodyfikacyjną, to przecież ta komisja będzie pracowała 2-3 lata, nim wypracuje jakiś nowy, przystający do rzeczywistości akt prawny pod tytułem kodeks pracy. Tak więc no, problemów, dlaczego na dzisiaj bardziej idziemy w nowelizację, a nie w systemowe działania, no to ja myślę, że my nie rozwiążemy tego jednym stwierdzeniem, tak? To jest szerszy kontekst. To są kolejne nowelizacje wynikające nieraz z dyrektyw unijnych, gdzie my to robimy na szybko, bądź czasem wychodzimy poza obszar, który mamy przygotować, poza obszar wdrożenia dyrektywy, rozszerzamy tę dyrektywę niepotrzebnie, tak? Implementujemy większy zakres działania. No, to są te problemy. Czasem to są nowelizacje tylko i wyłącznie na potrzeby bycia czy funkcjonowania danych urzędów czy danej administracji publicznej. To też jest jakiś nonsens, tak? To rzeczywiście wygląda trochę tak schizofrenicznie, bo z jednej strony chcemy ograniczać biurokratyzm, z drugiej strony cały czas tej biurokracji tworzymy. W Anglii jest ciekawa rzecz, że w tym systemie jest tak, żeby wydać nowy akt prawny, żeby w stosunku do prowadzenia przedsiębiorczości do biznesu, to trzeba najpierw inny skasować. W tym sensie, żeby on powstał w jego miejsce, żeby nie było one-to-one tak zwane, żeby to nie było tak, że one tworzone są dalej, 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 ale jest już takie podejście. Nie można się połapać, które jest kto. Dokładnie. Jest może lepiej, że u nas tak nie ma, bo państwo przestałoby funkcjonować, no, gdybyśmy zaczęli, w naszym systemie. Gdybyśmy zaczęli kasować akty prawne i dopiero pracowali nad nowymi. I problem jest właśnie z tym, że u nas nie ma tego etapu i wspominał o tym minister Haładyj na Polskim Kongresie Gospodarczym. Nie ma bardzo dobrze zdiagnozowanego etapu prekonsultacji i zagadnień w postaci obszaru, dlaczego on ma być przygotowana regulacja, tak?
tego takiego wczesnego etapu, tak? Bo my zazwyczaj, jest problem ustawa, jest problem nowelizacja, jest problem poprawka. Czasem te ustawy są przyjmowane i ona w ogóle jest w próżni zawieszona, tak? Mieliśmy wiele takich przykładów, że wydana była nowelizacja ustawy, a w zasadzie ona nie funkcjonuje, tak? No ale w systemie jest. A przedsiębiorcy co chwila przeglądają tak, papiery jest, parę godzin dziennie. Ocenów skutków regulacji, to znaczy one powstają na papierze, natomiast później faktycznie, kiedy ta nowela czy ustawa wchodzi w życie, jakby nie ma czasu, nie ma ochoty, nie ma miejsca na to, żeby sprawdzić, jak ona funkcjonuje i co należy poprawić. I, jest kilka powodów, moim zdaniem, dla których to prawo u nas się często zmienia. Oczywiście kwestie unijne, oczywiście kwestia zmiany władzy i różnego patrzenia na różne aspekty, ale też niskiej jakości prawa. Gdyby stanowione u nas prawo było dobrym prawem, te nowelizacje nie byłyby tak często potrzebne. A jakie jest miejsce przedsiębiorców w Polsce w ogóle? Czy oni, jak są traktowani? Czy trochę jak wrogowie systemu, czy jednak już traktuje się ich poważniej? Myślą panowie, że ten ich głos, który wyniknie z ankiet, rzeczywiście zmieni sytuację, wpłynie na prawo? Ja myślę, że te czasy, kiedy przedsiębiorcy byli traktowani jako krwiopijcy i ci, którzy tylko sypią piach w dobrze naoliwione tryby, już dawno minął. I nawet jeżeli ja użyłem tego określenia wrogi stosunek administracji państwowej do przedsiębiorców, to oczywiście jest tym odrobina przesady, ponieważ ten stosunek administracji też ulega zmianie. Jeżeli się weźmie pod uwagę to, jaki procent PKB wypracowują prywatni przedsiębiorcy, ile osób ci prywatni przedsiębiorcy zatrudniają, no to nie można ich lekceważyć. I każdy rozsądny rząd będzie z przedsiębiorcami prowadził dialog. A nie się z nimi kłócił. Znaczy kłócić się można, no to jest jakby oczywiste, no, uciera się pewne stanowisko, prawda? Jest kiedyś Komisja Trójstronna, teraz Rada Dialogu Społecznego, no tamte stanowiska się ucierają, no trudno, żeby pracodawcy ze związkami zawodowymi mieli taką samą optykę na wszystkie zagadnienia, żeby to było takie samo spojrzenie. Nie, jasne, że nie, no ale najważniejsze jest wysłuchać ich głosu, a nie traktować ich jako zła koniecznego. I skorzystać z rozsądnych propozycji, bo tak wydaje mi się i zresztą wiadomo, że polska gospodarka tym małym i średnim biznesem stoi. Natomiast to się zmienia. To się zmienia też w poszczególnych resortach. Są jeszcze resorty, które nie są otwarte na dialog i traktują ten dialog jako coś przymusowego, bo bez dialogu z przedsiębiorcami, poznania tego, przecież administracja publiczna nie wie, jak dana regulacja funkcjonuje w praktyce. Ona powinna się wsłuchać w opinię przedsiębiorców. No tak, czasem są to operacje na żywym organizmie. To, co powiedział pan redaktor, no przecież te oceny skutków regulacji przy niektórych projektach ustawy, ostatnim projekcie, 12 zł za godzinę, w rubryce wpływ na skutki przedsiębiorców wpisane zero, brak danych. No, czy chcemy to zmienić. Taka regulacja, która kieruje i przygotowuje kwotę 12 zł za godzinę pracy przy umowach, zleceniach i przy osobach prowadzących działalność gospodarczą, samozatrudnionych, 12 zł, nie są wyliczone skutki dla przedsiębiorców, no to się w głowie nie mieści, tak? Ja mam jeszcze jedną wątpliwość. Wspomniał pan o dialogu społecznym i Radzie Dialogu Społecznego. Na ile te konsultacje z pracodawcami są brane rzeczywiście pod uwagę? To znaczy mówię o sytuacji, kiedy przychodzi projekt nowelizacji w piątek po południu z terminem do poniedziałku prosimy o uwagi i te uwagi dopiero są jeszcze, ja to powiem ze swojego doświadczenia. W zeszły piątek mieliśmy taki projekt ze strony Ministerstwa Zdrowia. O 15 otrzymany, do 9 rano do poniedziałku tak. Uwagi, tak? To są wyjątki jeszcze, tak? To są wyjątki, ich jest coraz mniej. Na szczęście Rada Dialogu Społecznego nabiera swojej pozycji i rozpędu i te projekty są przesyłane z prośbą o wyrażenie opinii, przygotowanie stanowiska. Nawet jak została pominięta, to było w przypadku podatku od sprzedaży handlowej, to zwróciliśmy się z wnioskiem do pani premier i ten projekt otrzymaliśmy. I otrzymaliśmy stosunkowo krótki okres, ale jakiś
kilka dni na skonsultowanie tego projektu. To się musi poprawiać. Nie może być tak, że dialog społeczny jest tylko i wyłącznie listkiem figowym, tak zwanym rozdzielnikiem w piśmie, a coś przyślą, to wrzucimy w tabelkę i wpiszemy skonsultowane, tak? No dobrze, nie, ale tak czy jest jakaś reakcja z drugiej strony, czyli ze strony rządowej na te to uwagi, że tak nie może to zależy. To na razie to jest sam dopiero początek. Jak wiemy, te projekty, niektóre miały bardzo szybko ścieżkę legislacyjną, bo były przez posłów wnoszone, tak więc nie było konsultacji. To trzeba jasno sobie powiedzieć. Część projektów jest nadal w toku konsultacji, bo okazało się, że pod naporem uwag przedsiębiorców płac podatek od sprzedaży detalicznej. Otóż to, tak. Dalej strona rządowa nie może się z projektem przygotować tym ostatecznym, czy 12 zł za godzinę. Tak więc mam nadzieję, że te konsultacje będą rzeczywiście prowadzone i uwzględniane będą te uwagi, bądź czasem te uwagi będą miały taką siłę, że rządzący zastanowią się nad daną regulacją, czy jej skutkami dla całej gospodarki. Te konsultacje są tak naprawdę z korzyścią dla administracji publicznej. Weźmy ten przykład podatku od, na początku on się nazywał od sklepów wielkopowierzchniowych, później ewoluował. Jeżeli się weźmie pod uwagę intencje, jakie mieli rządzący jeszcze, wtedy nie rządzący, w kampanii wyborczej, zapowiadając ten podatek i znaczy finalny kształt, nie ma finalnego kształtu, bo jeszcze nie wiadomo jaki będzie, ale jeden z tych pierwszych projektów przedstawiony przez ministra Szałamachę, no to one się zupełnie rozjechały. Tutaj nie było na początkowym etapie tego dialogu społecznego. Efekt jaki był? Efekt był w postaci protestów pracowników i właścicieli tych, nie tylko sklepów, bo to przecież i stacje benzynowe, i kina, tak. I coś, co jest polską chlubą, czyli te e-sklepy, gdzie one walczą o przetrwanie tymi niskimi marżami z wielkimi zachodnimi korporacjami. I gdyby Ministerstwo Finansów zdecydowało się na dialog społeczny od początku, to uniknęłoby tych protestów i myślę, że powstałby projekt, który w jakiś sposób i zadowalałby Skarb Państwa, czyli gwarantował odpowiednie wpływy do budżetu, a z drugiej strony nie zarzynał polskiej gospodarki, przedsiębiorców, bo to, co powstało, to był jakiś potworek. I też nie psułby właśnie wizerunku ministerstwa. Tak, teraz będziemy mieć kolejny projekt i ten projekt, który powstanie, on już jest niestety obarczony tym grzechem pierwotnym, prawda? I cały czas będzie też patrzone na jego twórców, jako na osoby, które próbowały zaszkodzić przedsiębiorcom. Ja przypuszczam, że one nie chciały zaszkodzić przedsiębiorcom, tylko osoba, która przygotowywała ten projekt, nie miała bladego pojęcia na temat funkcjonowania gospodarki. Właśnie i nie miała pojęcia na temat dialogu, jak ważny jest potrzebny dialog z przedsiębiorcami. Myślę, że teraz no, w stosunku do niektórych osób na ulicy Świętokrzyskiej, no to trochę będzie zastanowienia, że warto przekonsultować wcześniej ze danym środowiskiem projekt w różnym kontekście. Kolejny przykład, 12 zł za godzinę. No tutaj wejście w życie tego rozwiązania odłożono, prawda? Przesunięto na wrzesień, a być może i nawet na przyszły rok. I tu też grzechem było to zaniechanie, czyli dialogu społecznego. I zapomniano o tym, że 1 stycznia weszła jedna regulacja ozusowująca umowy cywilnoprawne, prawda? Te umowy zlecenia. I to fajne rozwiązanie, bardzo sensowne rozwiązanie, ale to są dwa uderzenia w ciągu, no to miało wejść w marcu, prawda, więc nawet nie w bardzo ciągu roku, tylko w ciągu jednego kwartału. To są tak naprawdę te same grupy przedsiębiorców. No i temu służyć ma akcja Stop Biurokratyzmowi. Przypomnę, Ministerstwo Rozwoju, Pracodawcy RP i Superbiznes. Akcja, która służy temu, żeby przedsiębiorcy mieli szansę powiedzieć, co im nie odpowiada, co trzeba poprawić, co zrobić. Rozumiem, że na stronie Superbiznesu można te ankiety wypełniać. Cały czas są dostępne, można je ściągnąć, wysłać mailem. Do kiedy jeszcze jest? Cały czas prowadzimy tę akcję, zobaczymy jak duży strumień tych kiedy odpowiedzi już się będzie, na tyle zbierze, będzie spływał. Damy przedsiębiorcom jeszcze chwilę.
Dziękuję. Segregatory się zmieszczą. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Super Biznes, redaktor Hubert Biskupski. Dziękuję bardzo. I Arkadiusz Pączka, pracodawca RP. Dziękuję bardzo. Do widzenia.